Dzień dobry. Ja nazywam się Mateusz Wakowski. Jestem pastorem chrześcijańskiego kościoła Królestwa Niebieskie. Ale zanim byłem pastorem, chciałbym wam opowiedzieć kilka rzeczy odnośnie mojego spotkania Boga. Każdy z nas prędzej czy później dojdzie do miejsca, w którym napotka problemy w życiu. Każdy z nas ma jakąś też linię tolerancji na problemy. Czasami te problemy, one są takie do przejścia, czasami problemy zaczynają być odwlekane. Czasami problemy są załatwiane przez nas samych, a czasami przez ludzi, którzy są wokół nas. Życie na co dzień zawsze wiąże się z tym, że napotykamy trudności. W moim życiu, kiedy ja dorastałem, chciałem zawsze mieć rodzinę wielodzietną. I okazało się, że kiedy spotkałem kobietę, z którą chciałem być, przez resztę swojego życia, z którą wiedziałem, że chcę mieć dzieci, założyć rodzinę, okazało się, że moja teraz już żona ma 4 różne choroby. A każda z tych chorób była przez lekarzy, czy przez medycynę uznawana za nieuleczalną. I to był pierwszy mój problem, na który nie miałem sobie dać rady, ponieważ wszędzie, gdzie się wybierałem, do każdego, tak powiem, lekarza, do każdej kliniki, gdzie wybieraliśmy się, słyszeliśmy, że możemy dostać swego rodzaju placebo, ale na ten moment nie są w stanie nam pomóc w konwencjonalny sposób lekarze. Właściwie w żaden sposób. I to był pierwszy raz, kiedy usłyszałem od świata, że nie ma rozwiązania na moje problemy. W międzyczasie, kiedy zacząłem się rozwijać w pracy, zacząłem się rozwijać finansowo. Zacząłem jako młody człowiek, który jest żyjący w świecie, w Polsce, gdzie ta edukacja finansowa jest słaba, gdzie przez rodziców pewnie zostało wpojone jakoś dobre zarządzanie pieniędzy, dobry w ogóle jakiś element rozwoju, gdzie na każdym kroku, w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, mamy wspaniałe i ekskluzywne oferty z kredytami, z pożyczkami. Na każdym kroku mamy ten sukces na wyciągnięcie ręki. Tylko wejść w współpracę, zaciągnij kredyt, jak już powiedziałam, zaciągnij pożyczkę, bądź, że tak powiem, niewolnikiem czyjś pieniędzy. Ja poszedłem w zasadzie. Poszedłem w stronę, w którym tak faktycznie człowiek gdzieś tam przyświecał mu jakikolwiek sukces w tym młodym wieku, ale kredyty się piętrzyły i problemy finansowe były też coraz to większe. I człowiek doszedł do miejsca, w którym zaczynało brakować na raty kredytów. Człowiek doszedł do miejsca, w którym zaczęło brakować na już nawet, żeby odpowiedzieć ludziom, właściwie instytucjom, którym zaczęło brakować tobie tych pieniędzy, żeby im dać. I człowiek zdał sobie sprawę, że ten sen o sukcesie finansowym to nie jest taki sen, jak go ten świat prezentuje. To nie jest taki sen, jak ten świat by chciał, żebyś był. Ostatecznie zdaje sobie sprawę, że musisz być sprzedany, żeby osiągnąć sukces na tej ziemi. Jednak ja sobie zdałem sprawę za późno z tego faktu. Za późno według moich rozumowań w tamtym czasie. I są sytuacje w życiu człowieka, w którym wydaje mu się, że już nie jest w stanie wyjść z żadnej sytuacji. Są sytuacje w życiu człowieka, w której podupada emocjonalnie, podupada w ogóle jako człowiek w swoim społeczeństwie. Wydaje mu się, że już nic nie warte. Są sytuacje, które doprowadzają do miejsca, że nagle to życie już nie jest takie wartościowe. Nagle to życie już nie jest takie ważne. Nagle te rzeczy, które cię cieszyły, one przestają cieszyć. I nagle się okazuje, że zaczynają wchodzić do głowy różne dziwne pomysły. Pomysły, żeby ukraść, pomysły, żeby sobie jakoś poradzić na skróty, pomysły, żeby w jakikolwiek sposób załagodzić aktualną sytuację. Ale często sumienie też nie pozwala. A później zaczynają wchodzić pomysły, które są ze względu na swoją bezsilność, jakkolwiek zakończyć tą sytuację. Albo się poddać w jakikolwiek sposób,
albo komuś, albo w ogóle skończyć coś z tym życiem. Kiedy przychodzą do głowy człowieka brak rozwiązań na jego problemy, to człowiek zdaje sobie sprawę, że jest bezsilny. Ja w swoim życiu w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ci ludzie, którzy osiągają sukces, to są ludzie, którzy mają swego rodzaju wiedzę. To było, tak mi się też wydawało. Mówię sobie, gdzie są prawnicy, są ludzie wykształceni, są lekarze, którzy mają dużo pieniędzy, którzy radzą sobie z tym życiem. Mówię sobie, też taki będę. Zacząłem czytać różne książki, zacząłem czytać różne rodzaje książek od takich czysto teoretycznych, po takich, które obrazują życia ludzi wielkich. Ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytania dotyczące właśnie nieuleczalnych chorób czy problemów związanych z poczuciem własnej wartości. Zdałem sobie sprawę, że całe życie człowiek próbuje jakkolwiek sprostać temu życiu. Zdałem sobie też sprawę, że przez całe życie człowiek próbuje o własnych siłach sprostać wymaganiom innych ludzi. I to jest fundament życia każdego człowieka. Bo nawet jeżeli człowiek powie, że jest niezależny, to psychologia już udowadnia, że chodząc głęboko, zawsze człowiek jest zależny od jakiejś opinii zewnętrznej. Zawsze człowiek jest zależny od kogoś z zewnątrz. I tu się okazuje, że w pewnym momencie wziąłem kolejną książkę, tą okazało się najgrubszą na moim regale. I była to Biblia. I ja sobie, czytając tą Biblię, będąc człowiekiem w tradycyjnej rodzinie wychowanej, będąc człowiekiem w ogóle katolikiem, ministrantem od pierwszej klasy szkoły podstawowej, później lektorem, później nawet dziewczynami, żeby być księdzem. Ale zacząłem czytać tą Biblię i zacząłem widzieć, że te sprawy zupełnie inaczej mają niż to, jak zostałem też nauczony w rodzinie, niż to, jak zostałem nauczony w kościele. Że sprawy w ogóle Boże, one się mają zupełnie inaczej niż to w ogóle, jak ten świat funkcjonuje. I zacząłem rozumieć, dlaczego ten Jezus, on był właściwie odrzucony przez świat. Ponieważ jego mentalność była zupełnie inna niż mentalność ludzi na tym świecie. Jego mentalność, zdałem sobie sprawę, że była zupełnie inna niż moja mentalność. I to, co uznawałem za wartościowe, i to, co uznawałem za szczytne, i to, co uznawałem za coś, co jest w stanie przynieść szczęście. Ja sobie zdałem sprawę, że moje działania na tej ziemi, moje zasługiwanie i motyw, dlaczego ja działam i żyję na tej ziemi, one są błędne, dlatego mnie doprowadzają do śmierci. Dlatego mnie doprowadzają do miejsca upadku. I to, ta Biblia, w cudzysłowie, ona nazywa grzechem. Bo każdy człowiek jest wodzony przez swoje fantazje i przez swoje ego. Każdy człowiek ma wpojony system tego świata i musi sprostać temu systemowi. Ale Chrystus powołał ludzi do tego, żeby byli wolni od tego świata. Mówisz o abstrakcjach. Jeżeli jesteś w systemach długu na tej ziemi, jeżeli zależy ci na zdaniu innych ludzi, jeżeli szukasz zdrowia w tym życiu, jeżeli szukasz miejsca, w którym mógłbyś być spełniony, jeżeli szukasz miłości na tej ziemi, to chcę ci powiedzieć, że jesteś grzesznikiem. Jesteś w grzechu i potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz być uczniem Chrystusa. I tu nie chodzi o to, że potrzebujesz być, czy należysz do jakiegokolwiek kościoła. Tu chodzi o to, że Kościół to jest placebo. Kościół to jest wymysł ludzki. To, co my rozumiemy jako Kościół. Bo Chrystus, chodząc na ziemi, powiedział, pójdź za mną. Chrystus, będąc na ziemi, powiedział, pójdź za mną, a będziesz doświadczał życia. I wracając do mojej historii, kiedy zdałem sobie sprawę, że ten sukces, który odniosłem w życiu, doprowadził mnie do miejsca destrukcji. Ja zrozumiałem, że jedyną drogą do wolności, najpierw tej umysłowej, jest właśnie pójście za tym, co mówi Słowo Boże. Bo w prostym przykładzie, jeżeli masz poczucie winy za swoje długi, jeżeli masz poczucie winy za to, że niszczysz swoją rodzinę, jeżeli masz poczucie winy za to, co wyrządził ci nawet twój ojciec, albo co ty wyrządziłeś swoim rodzicom, to Jezus ją odpuszcza. Jezus powiedział, że twoje winy są odpuszczone i dopiero wtedy jesteś w stanie normalnie funkcjonować. I nie ma innej drogi na tej ziemi niż droga uczniostwa. Uczniostwa idąc za Bogiem, idąc za Jego Słowem. Nie ma innej drogi do tego, żeby być człowiekiem i żyć pełnią życia.
Każdy człowiek przejdzie jakąś drogę, ale teraz rodzi się pytanie, czy ty, zejdąc z tego świata, schodząc z tej ziemi, odpowiesz na tym sądzie tak zwanym, w oparciu o swoje dokonania, w oparciu o swoje starania, w oparciu o swoje, nie wiem, przeżywanie tego świata, czy zejdziesz w oparciu o to, co zrobił Jezus Chrystus? Bo jeżeli chcesz zejść z tego świata i być rozliczony w cudzysłowie z tego, co ci się udało, albo czego ci się nie udało wykonać, to chcę ci powiedzieć, że to nie jest życie w miłości. Ale jeżeli chcesz, to wedle tego staniesz rozliczony. I to się nazywa ten sąd ostateczny. Jezus daje alternatywę. Nie musisz pójść na sąd już nigdy. Dlaczego? Ponieważ miłość Boga, którą On oferuje, ona jest niezależna od uczynków. Ona jest niezależna od tego, co zrobiłeś do tej pory, ale również niezależna od tego, co zrobisz do tej pory. Jeśli przyjdzie, uczyniesz ofiarę na twoje dotychczasowe w ogóle działania, tak jak już powiedziałem wcześniej, moje działania doprowadziły mnie do destrukcji. Wiele mnie brakowało, żebym się nie targnął na życie. Ale ja tą sprawę oddałem Bogu i zdałem sobie sprawę, że jest napisane, że to On popełnił samobójstwo, można powiedzieć, na krzyżu. Że to Jego zabili za to, żebym ja się nie zabijał. I zdałem sobie sprawę, że są mi odpuszczone wszystko, co zrobiłem. I sobie, i innym ludziom. Żeby to zrozumieć, człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć umysłem, ale musi zawołać do Boga. Musi powiedzieć: Jezu, ja nie czaję wazy, ale wiem, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, moje życie się stacza. To już widać nawet po wieku i po naszym fizycznym ciele. Jesteś w stanie oddać Mu swoje życie i zobaczysz, jak twoje życie zacznie nabierać na wolności, jeżeli pójdziesz za Nim. Podsumowując, droga uczniostwa jest jedna, ale to, co jest w stanie cię zbawić, to wiara w to, że twoje życie i twoje starania zostały wymazane i wszelka kara na wszystko, co zrobiłeś, została odpuszczona. Jesteś zbawiony. Jest napisane, że On świat, to znaczy każdego człowieka, ze sobą pojednał. Masz odpuszczone winy. Masz odpuszczone wszystkie twoje starania. Ja przez wiele lat nie umiałem zrozumieć tego faktu. Ale chcę ci powiedzieć, jeżeli masz stężenie w głowie i spięcie, i ciśnienie ci wzrasta, bo musisz cały czas sprostać swoim wyzwaniom dnia codziennego, to nie jesteś w miłości. Nie masz wiele wspólnego z Bogiem. Niestety. I przynależność do Kościoła tego faktu nie zmieni. Żyjemy w czasach, w których coraz to bardziej jest zweryfikowane, który człowiek chodzi do Kościoła, który człowiek jest, że tak powiem, człowiekiem wierzącym, a którym jest niewierzącym. I wychodzi na jaw, że nie jest tak, jak polskie, że tak powiem, notowania aktualizowane z roku na rok nam świadczą, że 98% osób w kraju jest wierzących. Okazuje się, że Polska jest krajem niewierzących ludzi. Polska jest krajem ludzi, którzy nie wierzą. Po prostu nie wierzą. Czy to znaczy, że to, co ja mówię, to ja się uznaję za lepszego? Nie. Chodzi o to, że to życie weryfikuje, czy człowiek jest człowiekiem wierzącym, czy nie. Czy to życie pokazuje, w jakich strukturach i w jakim w ogóle systemie człowiek się obraca. I to życie, codzienność weryfikuje, do czego człowiek dochodzi. I możesz zrzucać winę, że tak powiem, na system. I możesz zrzucać winę na Kościół. Ale zadaj sam sobie dzisiaj indywidualnie pytanie, w którą stronę idziesz i czy twoje życie jest odpoczynkiem, czy systemem trudnych zmagań.